kobiety mają w tej chwili lepiej niż miały 10 lat temu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem, który kobietę stawia na piedestal. Kobieta jest czymś pośrednim między mężczyzną a dzieckiem. Tworzy się sztuczną narrację właśnie o jakimś piekle dla kobiet. Kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale jak do 25 roku tutaj daje przyjęcie. To jest zwierzęta kobieta. Zasoby węgla ma Polska. Zmiany klimatu. Czarnym złotem, jak niektórzy mówią. My mamy zapasy węgla na 200 lat. Dla kobiety sukces edukacyjny to w głównej mierze rozrywka. Ona nie potrzebuje go aż tak bardzo jak mężczyzna. Całkowicie bezpiecznie, militarnie i finansowo. Właśnie po to, żeby niepełnosprawni powinni starać się dorównać pełnosprawnym, a nie odwrotnie. Postępowaniem brońmy nas przed ideologią LGBT. Pochodzi z tego samego korzenia, co narodowy socjalizm hitlerowski. Ja bym to badał, ale... Kobiety, 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 kobi